nie jedyny dowód na to, że potrafimy i chcemy bezinteresownie pomagać innym. Mowa tym razem o polskim charytatywnym klubie w Berlinie, który przy okazji stara się rozpowszechniać nasz język i kulturę. O szczegółach Edyta Bąk. Dzieli ich niemal wszystko. Wykształcenie, wiek, wykonywane zawody, łączy chęć pomagania. To wystarczyłoby stworzenie w Berlinie klub Rotary Mickiewicz. Ponad pracą zawodową i poza rodziną chciałam się też zaangażować społecznie. Także dlatego to jest szczególnie motywujące. Promowanie Polski stało się znakiem rozpoznawczym klubu. Dzięki niemu dzieci z Lipska i Drezna mogą lepiej poznać nasz kraj. Wspomagamy dzieci w wieku przedszkolnym na nauce języka polskiego. Są to dzieci, które pochodzą z rodzin dwujęzycznych w Niemczech. Nie zapominają też o potrzebujących nad Wisłą. Klub ufundował stypendia dla podopiecznych domów dziecka w Warszawie, na przykład domu imienia Maryny Falskiej. Dziewczynka bardzo uzdolniona, dobrze ucząca się, która otrzymała, tak jak powiedziałam, laptopa i obietnicę, a właściwie gwarancję, że będzie miała sfinansowany wiosenny obóz językowy. Polski klub powstał zaledwie rok temu, ale należy też do wielkiej międzynarodowej wspólnoty, która ma ponad 100-letnią tradycję. Klub może więc liczyć na wsparcie doświadczonych wolontariuszy. To jest największa służebna organizacja humanitarna na świecie. Mamy ponad 1 200 000 członków. Mamy 35 tysięcy klubów w ponad 200 krajach. Z Polaków w Berlinie przykład wzięli Niemcy. W Warszawie powstał bliźniaczy niemieckojęzyczny klub Erzgebete. Główną ideą jest to, żeby połączyć te języki i żeby kluby jeszcze ściślej ze sobą współpracowały na partnerskich zasadach. To ma być ich wkład w pisanie nowego rozdziału w stosunkach polsko-niemieckich. Edyta Bąk, Polonia 24. A teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu sędziego.